wielka radość i wielkie uznanie dla wszystkich, którzy podejmują ten trud. Ufam z intencją religijną. Polecamy waszym modlitwom i waszej pamięci nie tylko wasze osobiste sprawy, które zapewne niesiecie w serce waszych rodzin, ale też i naszych parafii, naszego miasta. Te wszystkie sprawy, które polecamy na co dzień tutaj w naszej Bocheńskiej Pani, nieście ze sobą przez cały ten czas, tak jak tutaj padły już te słowa, wytrwałości, dobrej kondycji. Niech wam Pan Bóg błogosławi na całej trasie, abyście szczęśliwie wyszli, dotarli do celu, pokłonili się Matce Bożej pocieszenia i szczęśliwie ubogaceni i umocnieni powrócili. Nieprzypadkowo zapewne wyruszacie jeszcze w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn wam powie. To taka może myśl ku refleksji w czasie drogi. Czy czynię wszystko, co Jezus do mnie mówi? Gdy dotrzecie jutro, to Ewangelia jutrzejsza to słowa Chrystusa, zapytania, za kogo ludzie mnie uważają, i odpowiedź Piotra: ty jesteś Mesjasz. Niech to będzie druga refleksja. Czy Chrystus dla mnie jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym, który mnie prowadzi nawet w tę nocną wędrówkę? Powstańmy i wspólnie odmówmy modlitwę, prosząc wstawiennictwa Maryi na całe wasze dzisiejsze nocne pielgrzymowanie. Pod twoją obronę, Cię, święta Boża Matko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebami naszych, ale odprowadzić z tych sił, racz nas zawsze gardzić, a nam ofiarę na uchodzą wspaniałą. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synowi swojej nas pojednaj, Synowi swojej nas polecaj, swojemu Synowi nas. Królowo Polski, wspomożenie wiernych, Pan z wami, niech was wszystkich błogosławi i prowadzi mu wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.